walk, potyczek, a z Lubonia do Gniezna przejechał specjalny pociąg Powstaniec, prowadzony przez parowóz z wolsztyńskiej lokomotywowni. Tak, oprócz oficjalnych obchodów, grupy rekonstrukcyjne uczciły rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Bartłomiej Pomianowski. Każde mniejsze lub większe wielkopolskie miasteczko na kartach swojej historii odnajdzie Powstanie Wielkopolskie. Dlatego też swoje siły postanowiły połączyć Luboń i Gniezno. Udało się skoordynować dwie rekonstrukcje historyczne. Pierwszą w Luboniu, oczywiście jest to pewne wydarzenie hipotetyczne, i w Gnieźnie. A łącznikiem pomiędzy tym wszystkim będzie pociąg Reco, złożony z zarobkowego parowozu. Ponieważ Powstanie Wielkopolskie to początek XX wieku, kiedy na żelaznych szlakach królowały parowozy. Dlatego specjalny pociąg Powstaniec z zabytkowymi wagonami z lat 20. nie tylko wiózł pasażerów, ale i był elementem scenografii podczas historycznej inscenizacji. Powstanie to nie tylko żołnierze, to nie tylko walka, ale to również ludzkie dramaty. Dlatego będzie tutaj taka mała scenka, kiedy żona majora zostaje ranna w obronie dzieci chroniących przed kulami. W Luboniu na inscenizacji pojawiło się kilkaset osób. To wydarzenie nie ma nic wspólnego z umartwianiem się, tylko właśnie z radością. To jest chyba najpopularniejszy, najprostszy sposób pokazania młodszym, jak to kiedyś wyglądało. Możemy to zobaczyć tylko w telewizji czy w książce, na lekcjach historii, ale możliwość zobaczenia tego na żywo jest jednak dużo lepszą opcją. Jeszcze więcej osób pojawiło się na inscenizacji na zabytkowej stacji Gniezno-Winiary. Takie walki o stację kolejową na przykład toczyły się tu niedaleko pod Łopiennem i powstańcy zdobywali stację kolejową. A ponieważ w Gnieźnie tutaj to miejsce jest bardzo ciekawe, ponieważ nie ma trakcji elektrycznej, chcieliśmy je wykorzystać. Odpowiednia oprawa, wartka akcja, niezapomniane efekty. Wszystko to sprawia, że historia sprzed 96 lat cały czas jest ciekawa i interesująca, także dla najmłodszego pokolenia. Bartłomiej Pomianowski, Teleskop. Niemcy wycofują się.